do ogłoszeń. Wczoraj byłem na poczcie, odebrałem dwa pisma z sądu. Pierwsze z 30 sierpnia 2024, wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, więc to już jest coś, co tam zostało wydane, tylko tutaj jest pisemnie to, co przynależy do wyroku, odczytam czcigodnym wiernym, uzasadnienia nie będę czytać. To już miało miejsce, tak żeby nie myśleć, że to jest coś nowego, tyle, że tu jest pisemnie wyrok doręczony. Dnia 30 sierpnia 2024 wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Rejonowy Poznań, Grunwald, Jeżyce w Poznaniu, Wydziale Trzecim Karnym, w składzie przewodniczący sędzia Anna Michałowska, protokolant Katarzyna Wendland, przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań, Grunwald w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9 lipca 2024 oraz 28 sierpnia 2024 sprawy Michała Woźnickiego, syna, no i tu moje dane, oskarżonego o to, że w dniu 6 listopada 2022 w dotychczas nieustalonym miejscu znieważył grupę osób narodowości żydowskiej z powodu jej przynależności narodowej poprzez udostępnienie na portalu internetowym YouTube filmu zawierającego poniżające ich wypowiedzi i treści nawołujące do ich nienawiści na tle różnic narodowościowych. To są przestępstwo z artykułu i tutaj dane. Pierwszy, oskarżonego Michała Woźnickiego uznaje za winnego przestępstwa z artykułu tego i tego, popełnionego w sposób opisany, z tym, iż ustala, iż oskarżony działał w miejscowości Baranowo oraz że dopuszczał się znieważenia także z powodu wyznania i za to na podstawie artykułu 256 i tak dalej wymierza mu karę 1 roku ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonania w tym czasie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Drugie, na podstawie artykułu taki i taki orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego odpisu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Poznań, Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na okres 1 miesiąca, czy na podstawie artykułu taki i taki zwalnia oskarżonego do obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. No i jeszcze inne pismo, to jest 17 Wydział Karny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Poznaniu 27 września 2024. Zawiadomienie, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział 17, Karny Odwoławczy zawiadamia pana jako oskarżonego, że rozprawa odwoławcza od wyroku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu w sprawie i tu sygnatura odbędzie się 12 grudnia 2024 o 11:45 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przy ulicy Hejmowskiego 2 w sali numer i podany numer sali. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. No, nawrócenie do Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, o zaprzestanie ludobójstwa w Palestynie nad ludnością i wszelkich aktów na jakichkolwiek ludziach, jakichkolwiek narodowości, religii czynionych z nienawiści do człowieka, do ludzi, jakiejbykolwiek nie byli narodowości czy religii. Zaprzestanie ludzka w Strefie Gazy, w Palestynie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Amen.